Dzień dobry paniom, dzień dobry panom. Piąte koło się kręci. My jesteśmy w miejscu potężnej budowy. Ale to nie jedyne miejsce budowy drogowej w naszym mieście. Dróg buduje się bardzo dużo, remontuje się, przekłada, zmienia nawierzchnię. Izba, przecież śledzicie państwo nasze wiadomości. Naprawdę tych rzeczy robi się tu mnóstwo. To jest jedno z takich miejsc, a mianowicie przed samym zalewem Arkadia powstaje bardzo wysokie, duże rondo. Dlaczego ono jest takie duże i w miarę rozległe? Dlatego, że tędy przewiduje się objazd w stronę granicy czy w stronę Augustowa, takie omijanie części miasta, nawet tylko przejechanie obrzeżem miasta właśnie z kierunku olsztyńskiego, gdzieś tam Olsztyn, Olecko, Giżycko i tak dalej, w stronę Augustowa, gdzie będzie to można bokiem, ulicą Grunwaldzką, na której stoimy, objechać. Nie jest tylko jedno takie miejsce. Zapraszam państwa na bardzo ciekawe miejsce, na takie mini rondo kompaktowe, które powstaje, gdzie uciekną nam wszystkie stłuczki na tamtym miejscu, a niewiele tam się zmieni w tym skrzyżowaniu, to za chwilę. A potem popatrzcie państwo, jak dobrą robotę robią ludzie, którzy chcą edukować naszą młodzież i nasze dzieciska w sprawach drogowych. A poza tym to bardzo gorąco państwa proszę, wracajcie bezpiecznie, pomału, spokojnie do domu. Naprawdę z tym, co się dzieje na polskich drogach w tej chwili, trzeba walczyć, kochani państwo. Zobaczcie, no jak to, 50 po weekendzie ofiar śmiertelnych, ponad 300 ofiar w szpitalach, to nie są naprawdę rzeczy zawinione, jak fachowcy się wypowiadają. Po prostu to jest z winy kierujących. Czy brak myślenia, czy za dużo alkoholu, czy nie ta adrenalina, troszkę uśmiechu, uprzejmości na drodze, ale nie wymądrzajmy się, biegnijmy na materiały dziś dość interesujące. Mirku, stoimy na jednej z większych ścieżek rowerowych w tym mieście, przy dużym ciągu, strasznie tutaj ruchliwym, komunikacyjnym. I wiesz, ja patrząc na tą ścieżkę, ogromnie się cieszę, że wyszła taka inicjatywa, że latem edukuje się dzieci i młodzież, egzaminuje, sprawdza, uczy. No kurczę, pomysł rewelacyjny. Tak, prowadzimy takie działania od szeregu lat, nie tylko w czasie roku szkolnego, ale również i w okresie wakacyjnym. Również dajemy możliwość właśnie tym najmłodszym uczestnikom ruchu uzyskania swojego pierwszego uprawnienia, jakim jest karta rowerowa czy też karta motorowerowa. Dużo ich było przecież w tym ośrodku. Ja myślałem, że to będzie parę osób, nie? W sumie tych osób było dosyć dużo, bo było ich prawie 56 osób i na motorower, i na rower. Zdawalność tego egzaminu była w granicach 70%. No niestety wymagamy, zwłaszcza od motorowerzystów, dosyć dobrej znajomości przepisów ruchu drogowego. Tutaj już są przepisy troszeczkę bardziej zawiłe, jeżeli chodzi o motorower, dlatego że jest to pojazd mechaniczny. No to raz, a po drugie wiesz, no i prędkości większe, tu bezpieczeństwo przede wszystkim i znajomość. Tak, jeżeli chodzi o ruch rowerów tutaj, przynajmniej w Suwałkach mamy troszeczkę ruch odsegregowany od ruchu pojazdów, chociażby to, co mamy tutaj na ulicy Pułaskiego. Natomiast wszystkie motorowery niestety już muszą się poruszać po jezdni i tutaj znajomość przepisów niestety, ale jest dosyć istotna. Powiedz, mówią co niektórzy, a tych motorowerów niewiele tam, czy to warto takie dziecko posyłać gdzieś tam do edukacji? Tak, każda edukacja na pewno nie zaszkodzi, a tym bardziej poruszanie się rowerem czy motorowerem po mieście. Jest to jakby już podstawa, wstęp do tego, że ta młoda osoba w przyszłości kiedyś będzie kierowcą i już w tym młodym wieku zapoznaje się z podstawowymi przepisami ruchu drogowego. Tym bardziej może nie tylko przepisy czy ruchu drogowego, czy jazdy rowerem, czy motorowerem, ale również przepisy o ruchu pieszych też są dosyć istotne. No ważne sprawy, zobacz jak pięknie tutaj patrzę właśnie młodzi ludzie. Cztery rowerki nas minęły, pięknie, elegancko. Tak, właśnie w tej chwili zarządy dróg, a zwłaszcza tutaj u nas w Suwałkach, miejska dyrekcja dąży do tego, aby ten ruch rowerzystów posegregować, oddzielić od ruchu pojazdów. Mamy tutaj ścieżkę rowerową na ulicy Pułaskiego. Planowana jest ścieżka do końca na ulicy Reja. Jest również w założeniach ścieżka rowerowa od Osowy przez Suwałki aż do Krzywego. Takich ścieżek rowerowych w Suwałkach będzie przybywało, będzie ich coraz więcej. No super sprawna historia. Wiesz, tam na obrzeżu w stronę starego folwarku ta R11 ścieżka, która idzie też rowerowa, ciekawa.
Czyli przybywa i chwała. Tak, przybywa. Bardzo dobrze, że tych ścieżek przybywa. Jest po prostu bezpiecznie na naszych drogach. Rowerzysta czuje się bezpiecznie. A tym bardziej, że ruch na naszych drogach, ruch pojazdów jest dosyć duży. Nie tak dawno były prowadzone pomiary natężenia ruchu tutaj w Suwałkach. No jak wychodzi właśnie? Oczywiście. Liczby są szokujące. W ciągu 24 godzin przez utratę przejeżdża pojazdów rzeczywistych, naliczonych, ponad 25 tysięcy. Jest to liczba bardzo duża. Tutaj na Puławskiego mamy tych pojazdów w granicach 20 tysięcy. Taka mała ulica, czy mała, jest ulica Reja dosyć ruchliwa. Tamtych pojazdów jest w granicach 18 tysięcy na dobę, więc bardzo dużo. Strasznie dużo. Nawet to tego sobie nie wyobrażamy. Ja to zawsze mówiłem Państwu, że wystarczy tylko popatrzeć, jak się ten ruch zatrzyma i wtedy widać, jak tych pojazdów przybywa, w moment robi się długa kolejka. Obserwujemy ilość tych pojazdów. My, policjanci, wystarczy na chwileczkę zatrzymać ruch, ewentualnie kiedy jest jakieś zdarzenie na drodze, wtedy zwłaszcza tych dużych pojazdów, w transporcie międzynarodowych momentalnie przybywa, rośnie kolejka dwóch, trzech, czterech czasami kilometrów. I właśnie przy tym, żeby zabrać rowerzystów z tego ruchu, nauczyć, wyedukować jest cudowną sprawą, prawda? Tak, tak. Chodzi o to również, żeby rowerzyści w sposób prawidłowy korzystali z udogodnień, czyli ze ścieżek rowerowych. Bardzo często obserwujemy, jak rowerzyści ci posługują się swoimi pojazdami w sposób niezgodny, wręcz jazda brawurowa po chodniku, po przejściu dla pieszych. Na to również zwracamy uwagę i na przykładach, negatywnych przykładach, pokazujemy tym młodym uczestnikom, jak nie należy jeździć i czym to grozi. No i patrzcie, drodzy Państwo, rodzice, kochani opiekunowie przede wszystkim, jest taka szansa. Słuchajcie, podglądajcie komunikatów u nas, w policji, gdzieś tam w ośrodku ruchu drogowego. Kochani Państwo, patrzcie, warto, żeby ten dzieciak wiedział jak najwięcej, żeby, to nie chodzi o stres egzaminacyjny. Dla niego to jest frajda, bo to jego pierwszy dokument uprawniający do jazdy, a wy możecie spać spokojnie, że się nic takiego złego nie dzieje, bo nasz dzieciak, jeśli idzie o drogę, jest wyedukowany. Dobrze mówię? Tak jest. No i dzięki serdeczne. Dziękuję bardzo. Gościem Państwa jest pan dyrektor Edmund Koleśnik. Romuald, przepraszam. A już tyle lat, panie Romku, i tyle. Zawsze rzadko człowiek pamięta. Ostatnio się widzieliśmy. A no właśnie, bo teraz ostatnio trzeba przyznać, że myśmy się nie spotykali. Bo się nic nie robi. Nie, właśnie dlatego, że robota idzie. Opowiadaliśmy jej, pamięta pan, na Grunwaldzkiej o niej, o tej robocie w różnych punktach miasta i dalej się wszędzie dzieje. No cóż tu wam przeszkadzać? No. Się dzieje na 20 kilometrach w mieście. Na 20 kilometrach jednocześnie robimy. To jest dużo. Jak na miasto? Na 20 kilometrach? Na 180 kilometrów ulic, na 20 kilometrach coś się dzieje. Albo się będzie dziać coś. Rozumiem. No takie największe miejsca przebudowy, które widać, to teraz ludzi zaskoczyła sprawa skrzyżowanie Jana Pawła, Nowomiejskiej i Świerkowej, że tutaj raptem zamknięty objazd jest. No co oni tu znowu robią? A tutaj? To robią mini rondo, będzie takie mini rondo, to jest pomysł pracowników naszych z miejskiej dyrekcji, wymyśleliśmy, no bo na razie nie ma docelowej ulicy, ona będzie modernizowana, będą tu powstawały usługi, to jeszcze się rozbudowuje, ale wypadkowość jest tak duża w tym miejscu, że musimy coś zaradzić, no i zostało bez jakichś nakładów, z małych środków, w ramach remontów robimy mini rondo, które mam nadzieję, powstanie, za kilka dni będzie czynny. Ale powiem panu szczerze, rewelacyjny pomysł. Przecież tu nie było tygodnia, a już na pewno parę razy w tygodniu rzecz się działa, żeby tu nie leciały szkła i tak dalej. Mimo, że widoczność jest w miarę przyzwoita. Jakieś takie było pechowe miejsce. Teraz się rzecz skończy, no bo powstanie mini rondo. Miejmy nadzieję, że się skończy. Zobaczymy, jak będzie zdawać egzamin. Ono jest małe naprawdę, ale na nie można najeżdżać będzie te autobusy, które... To jest najezdówka, co tutaj Państwo widzicie. Tu będzie podlany asfalt i będzie to najezdówka. Będzie można przejechać każdy samochód ciężarowy, również przejedzie, choć tu ruchu ciężarowego jest niewiele. No, osobówka chodzi. O soboty, o rozlodowanie i bezpieczeństwo ludzi. Mam nadzieję, że zda egzamin. Przepraszam, że to trwa już 2 tygodnie, no, ale to naprawdę duży zakres pracy okazał się. Beton, podbudowa, popatrzmy między nawet ulicami. Miejską, prawda? Ile trzeba zdjąć tego 20 cm różnicy między jednymi. Tak, a tutaj nalać. A tu z kolei od Jana Pawła trzeba nalać. No. Ale skończy się i nie trzeba będzie świateł.
i się rozładuje historia bezpieczeństwa na Bali. Mam nadzieję, panie Edwardzie, że będzie to służyć bezpiecznie. Ja jestem przekonany, że tak będzie. Byłem na Grunwaldzkiej. Przepięknie już zaczyna się ta podstawówka asfaltu pokazać. Też strasznie dużo trzeba będzie nadsypać do ronda przy zastawiu, prawda? Będzie, no i tam na Grunwaldzkiej i na 23. Te ronda już kończymy. Mam nadzieję, że do końca sierpnia zostanie udrożniona ulica, przedłużenie Sikorskiego, że odcinek zamiejski zrobiony, że może już się uda również za cmentarzem przedłużenie Grunwaldzkiej oddać do użytku, do użytkowania, bo na razie no, mieszkańcy naprawdę mają ciężko, dużo objazdów, dużo utrudnień, ale to się skończy, będziemy na innych... Jeszcze miesiąc, no może wcześniej, ja to nawet... pesymistycznie mówię miesiąc, w niektórych odcinkach może za 2 tygodnie już powstanie. Niedługo się spotkamy, panie Edwardzie, myślę, że w następnym tygodniu w zamiejskim odcinku będziemy wzmacniać od granic miasta na w kierunku Augustowa do ronda. Tam te pokolejnowane odcinki będą robione. Już w następnym tygodniu. Już w tym tygodniu może frezarka się pojawi, będzie przygotowywała do wejścia na remixing, na wzmacnianie tej nawierzchni. Także będą następne utrudnienia, na pewno poinformujemy prasę i przepraszamy, ale to mówię, będzie no, lepiej. Robić, prawda? Panie Romku, ja w takim razie powiem do naszych kochanych telewizorów, kochani państwo, posłuchajcie, uważajcie, proszę was bardzo, tu pracują ludzie, tu pracuje ciężki sprzęt, to raz, żebyśmy tym ludziom dali jak najwięcej czasu, niech oni pracują w miarę bezpiecznie, a dwa, sami uważajcie, bo to przecież, no naprawdę wszystkiego się można, oproszę. Mama z wózkiem zasuwa środkiem jezdni. No. No to zrobiliśmy obejście, jest to utrudnienie, ale ludzie pracują bezpiecznie w miarę, bo nikt im nie jeździ pod ruchem, jest ciężko pracować i na pewno może zwiększa się wypadkować. No. Mama przejdzie, ale gorzej z samochodem. No właśnie. Dzięki serdeczne. Do miłego zobaczenia tam na Grunwaldzkiej, drodzy państwo. Lub na Wojska Polskiego na tym rondzie. Państwu serdecznie dziękujemy.